Siemanko, z tej strony Flixera, to jest Call of the Wild. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapolujemy sobie na lwa i już tłumaczę dlaczego. Co jakiś czas daję takie polowania na konkretne gatunki zwierząt i w ostatnim odcinku był na przykład świstun, gdzie ustrzeliliśmy dwa diamenty, ale było też polowanie na wilki i tego diamenta na odcinku nie udało się upolować. Co prawda ustrzeliłem takiego później podczas grindu łosia, więc no już mam jednego wilka szarego w ocenie diamentowej. Ale ogólnie wynik tych ocen u mnie wygląda totalnie źle, ponieważ pomimo tego, że na całym profilu posiadam 276 diamentów aktualnie, no to są one niestety tylko z 26 gatunków. Także jeżeli dobrze liczę na palcach, to brakuje mi 73 zwierząt do tego, aby mieć po diamencie z każdego rodzaju zwierzęcia. Na ekranie widzicie teraz listę wszystkich diamentów. Te, które są na zielono, są zdobyte. Te, które na biało, no to są przed nami. No i na dzisiejszy strzał bierzemy sobie lwa, ponieważ zawsze chciałem takiego mieć. I wydaje mi się, że on będzie prosty jak na start tej przygody. Będę się starał strzelać, dopóki tego diamenta no nie uda mi się pozyskać. Oczywiście film będzie skrócony albo coś jeszcze na nim zrobimy, no zależy jak ten diament szybko wpadnie. Co lepsze sztuki, co jakieś lepsze chwile, to na pewno zobaczycie na tym filmie. Ja mam nadzieję, że nie czekają mnie dwa dni ostrego polowania. A was chciałbym zaprosić do pewnej zabawy, a mianowicie piszcie w komentarzu, który diament powinien być upolowany w następnym odcinku. Wszystkie zwierzęta, które są na biało, no są dostępne, lewa możecie prawdopodobnie odhaczyć. To tyle na teraz, no i przenosimy się na sawanę. Lew, uważany na całym świecie za symbol majestatu i gracji, to drugi co do wielkości przedstawiciel rodziny kotowatych. Lwy są muskularne i mają głęboką klatkę piersiową, a gęstość ich mięśni mocno utrudnia oddawanie do nich skutecznych strzałów. Samce mogą ważyć ponad 190 kg, mieć przeszło 1 metr wysokości i ponad 2 metry długości. Wbrew powszechnemu przekonaniu, samce lwa nie żyją wyłącznie w stadach. Często tworzą składające się z kilku osobników koalicje lub funkcjonują w pojedynkę, znacząc swoje terytorium i agresywnie go broniąc. Lwice przez większość czasu opiekują się młodymi i częściej nawet niż samce polują. Lwy nie należą raczej do ludożerców, ale atakują ludzi, którzy wkroczą na ich teren. No warto wiedzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Oznaczyłem sobie pierwsze jeziorko. Będzie to ten zbiornik wodny. No mam do niego kilometr, więc udaję się na miejsce, no i zobaczymy, czy coś ciekawego tam będzie. Oczywiście czas zmieniłem, a jeżeli po drodze coś fajnego nam się trafi, no to na pewno sobie to strzelę. Mamy skocznika antylopiego, trójeczkę. No to możemy sobie spróbować strzelić. Myślę, że strzał był dobry. Także jakieś pierwsze zwierzę, żeby nie było na pusty żołądek. Bo jak mamy być zjedzeni przez lewa, no to lepiej, żebyśmy byli pojedzeni. Jeszcze jeden skocznik się gdzieś tutaj odzywa, gdzieś za tą górką. Ale nie będę się rozpraszał. Podniesiemy tego, którego upolowaliśmy. No i zobaczymy, co nam się trafiło. No, trafiło nam się sreberko, także nie jest źle. Bardzo ładny, zatwierdzamy. No i lecimy dalej. Oj, tutaj mieliśmy twóreczkę nawet, ale no już ucieka. No to oczywiście nie będę za nim biegał. Przed nami coś czuję, że i tak sporo strzelania. No tutaj kolejna czwórka. No proszę państwa, jeszcze możemy zobaczyć, jeszcze jedna czwórka i jeszcze trójka. Także skoczniki, no dość fajnych ocenek tutaj mam. No akurat samice się nie spłoszyły, samce poleciały. Standardowo. Proszę bardzo, idą kolejne skoczniki. No jest tu czwórka na starcie. Ale to jest ponad 200 metrów i już się chowają za wzniesieniem, no nie ma sensu strzelać. Coś czuję, że tych zwierząt będziemy spotykać naprawdę sporo na swojej drodze dzisiaj. Oryx, 90 metrów, no tego zwierzęcia w diamencie też nie mam. No ale nie oszukujmy się, raczej zaraz będzie uciekał, w sumie już to robi. No 80 metrów to jest bardzo bliski dystans, no jedyne co moglibyśmy zrobić, to zobaczyć co to było. Tylko, że nie ucieka tak, żebyśmy go podglądnęli. Także no trudno, trudno. W sumie diament z Oryxa też nie byłby jakimś ciężkim wyzwaniem. Co to, to? No właśnie. Więc na pewno kiedyś wrócimy do tego. Przypominam, dawajcie znać w komentarzach, jakie zwierzę kolejne. W sumie możecie też dawać znać, na jakim rezerwacie mam je upolować. Niekoniecznie posłucham, ale oczywiście jakąś sugestię możecie zostawić. A ja już jestem nad pierwszym jeziorem i... Brindza. Nic nie widzę. A tutaj jak nic, no jakieś strefy lwa miałem. Jedna, druga, trzecia, czwarta, no cztery strefy. Najgorsze, że na jedną z nich idę po prostu
Tak o, więc no mam delikatną nadzieję, że zwierzęta się nie spłoszą. Ja w ogóle zapomniałem o jednej rzeczy. No właśnie, już mi ucieka tutaj lew, ale piątka, więc też nie zamierzam do niego strzelać. Ale a propos, zapomniałem o jednej rzeczy, ja mam plecak założony na siebie, więc no to troszkę będzie utrudniać całą zabawę. Kolejna piątka, no. Do piątek wolałbym nie strzelać, bo jako, że chcemy diamenta, to chciałbym jednak forsować oceny 6 w górę. No bo wiemy, jak działa kod, wiemy, jak tutaj matematyka ma wielkie znaczenie. Taki piątek, to nic mi tutaj nie przyjdzie. O, jeszcze jedną strefę tutaj odkryłem. Trójeczka lewa. No niestety samica. Czy coś więcej tutaj będziemy mieć? No jest szóstka, okej. Czyli już jest do czego strzelać. Kolejna szóstka. O, jeszcze jedna szóstka. Trzy szóstki. Można powiedzieć, szatańsko się wylosowało. No i brzmi to jak plan. Okej, no, bierzemy broń. Zerowanie tutaj mogę ustawić na 300. No, powiedzmy, że tak miało być. Zobaczmy, co z tą dwójką. Jest tylko uważny. Poczekam może, aż przestanie iść. Przy okazji zobaczymy, gdzie był ten drugi. Tutaj. On ma 340 metrów, to on nawet nie usłyszy strzału. Czy on stanie? Halo? Chyba nie. Samica mi tu przebiegła. Musiała być gdzieś blisko. I strzelimy jeszcze do tego. I to mógł być słaby strzał, ale liczę na to, że on się gdzieś zatrzyma. Nie zatrzymał się. Wyjątkowo uciekł. No raczej z tego, co pamiętałem, no to lwy się delikatnie bugowały. Dlatego uznałem, że będzie to dość łatwe. No dobra, no nie ma co płakać. Dwie szóstki upolowane. Trzeba będzie je podnieść. Można powiedzieć, dobre otwarcie. Lew ucieka. No prawdopodobnie ten sam. Albo jakaś piątka. Czy ja go zobaczę? Może gdzieś tutaj? O, jest Dion. Jest to szóstka właśnie. Jeszcze jednego słyszymy. Ajajaj, zmęczony już jestem. A, to było głupie. A w ogóle nie trafiłem. No ale niestety mój wirtualny myśliwy się strasznie zmęczył. Nie był w stanie utrzymać broni. Także jeszcze trójka nam to ucieka. Dobiegamy do pierwszego lwa i mamy srebro. To był ten, który leżał. I to całkiem nieźle weszło na półco. Także zatwierdzamy. Powiem wam, naprawdę sporo biegania od jednego miejsca do drugiego. Ale wolałbym nie używać namiotów, nie rozstawiać ich. Jak wyzwanie, to wyzwanie. Po prostu się bawmy. No i dlatego też obawiam się, że to może naprawdę długo potrwać. My pozyskujemy drugiego lwa, no i to już było. Złoto, no nieźle, nieźle. No i myślę, że warto by było udać się nad jakieś inne jezioro. Powiedzmy, no nie wiem, gdzie tu mogą być lwy. Tu coś jest? Wygląda na to, że nie. Na pewno lwy są tutaj, więc oznaczmy sobie to miejsce na mapie. Przejdźmy do tego domku. A ja wyciągnę namioty z plecaka, no i pozbędę się, no właśnie, tego plecaka. Także namioty, hop, i teraz, w ogóle duży miałem, no nieźle. I teraz elegancko to wygląda. 400 metrów przed nami, no nie tak daleko. A na naszej drodze samica Oryxa, no nie, nie, dwójka to nie, czwórka mógłbym się pokusić. W takim razie lecimy dalej. I proszę, proszę, gnu pręgowane. Ja już gnu, mam dwie sztuki w diamencie, ale takiego dobra nigdy nie jest mało, no tylko, że no nie ma jak strzelić. Oj, postać się zmęczyła. Oryx ostrzega. No jest, jest. To jest czwórka. Też ucieka. To teraz to nawet nie wiem, gdzie jest to gnu. Już miałem strzelać do niego. No mówi się trudno. No i mi się wydaje, że mniej płoczyliśmy zwierzęta, jak mieliśmy ten plecak. Bo tak naprawdę jedno i drugie zwierzę było całkiem fajne do strzelenia. O właśnie, a propos. Tylko 300 metrów. I dostał krzak, tak? Strzeliłem w krzak. No nie wierzę. No jestem zmęczony. No ekstra. No jak pech to pech. I to totalnie. Nie ma ani jednego Oryxa, ani drugiego, ani też gnu. A wszystkie były fajne. Jest i nasze gnu. No ale no nie ma szansy, nawet nie będę próbował. Jest i Oryx, tak? Gdzieś tu coś przebiegało białego. Ej, naprawdę mam dziwne wrażenie, że z tym plecakiem chodziłem zdecydowanie ciszej. Zając. Dwójeczka. No przynajmniej zająca mamy. Aczkolwiek ma ucieka. Lwa też słyszymy. Nie no, ja trafiłem zająca, na szczęście. Aczkolwiek było ich chyba więcej. I to dlatego tutaj mamy taką strefkę. O, 5 sztuk. Całkiem sporo. Dodaliśmy sobie lokację na mapę. Świstun ostrzega 150 metrów od nas, czyli prawdopodobnie gdzieś na tafli wody. Ja już będę podchodził zdecydowanie wolniej. No ale to jest dziwne, że on ostrzega na 200 metrów. Ja na pewno zdjąłem ten plecak? Nie no, nie mam. Zdecydowanie nie mam plecaka. Jest i lew. Szósteczka. Idzie do wodopoju.
Elegancko. Spotkamy się na miejscu. Najgorsze, że pierwszą kropelkę mam 80 metrów ode mnie, więc no pewnie coś się spłoszy. Jest to samica lwa, która ostrzega, która jest bardzo blisko. W tym miejscu ją widziałem. No ale już trudno. Piątka, no nie. Tutaj coś może będzie? No nic, chodźmy z tej strony. Ta szóstka tam podchodziła, więc to by było do strzału. Cały czas to gnu gdzieś biega. A tej szósteczki nie widzę. Żeby ona się spłoszyła? No nie wiem, no nie wydaje mi się, żebym był aż tak głośno. No i co? Tylko ta piątka? Nie no, była to szóstka. Gość mi zwiewa. Nie no, bez jaj, tylko ta piątka. No w takim wypadku strzelimy do piątki, bo... No szkoda, żeby cała ta podróż poszła na marne. Mamy go. No co prawda już jest 15, więc wodopój lewa się kończy, więc może dlatego tutaj było tak pusto. Udało się zrobić tylko dwa jeziora za ten czas, no tak średnio. Będzie to trzeba jakoś poprawić. A tu jest jeszcze druga część jeziora. O, no i jest w końcu coś lepszego. Jest ósema. Oj, to już jest coś fajnego. Ja sobie oznaczę. Miałem sobie oznaczyć miejsce, ale pomyliło mi się z botem i gwizdnąłem. Mam nadzieję, że ósemka się nie spłoszyła. A jak się spłoszyła, to jestem idiotą, ale nie. Jest spokojna. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. 6, 5. Okej. Brzmi dobrze. Samica dwójka. No dobra, no na pewno ósemka. Jeszcze coś na lewo, ale już nie chcę patrzeć. Zakładam, że to raczej nie jest diament, a ucieka samica. I strzelimy sobie do szóstki. Do szóstki? Co? Ej, wy to widzicie? Aha, zerowanie mam na 75. Zapomniałem o jednej rzeczy. Że po nowej aktualizacji zerowanie idzie w drugą stronę. Teraz mamy hita. Oj, będzie się trzeba przyzwyczaić. Wyszło strasznie to źle. Ale oczywiście na swoje usprawiedliwienie mam to, że tak się przyzwyczaiłem do tego, że klikam zerowanie bez patrzenia, że teraz jak jest w drugą stronę, to po prostu zamiast 300 metrów ustawia mi się 75. Srebro z piątki. No i jeszcze tak wracając do tej nowej aktualizacji, no rzeczy przeróżne się dzieją. Ja nie grałem 2 miesiące, także sam pomysł tego, żeby namioty działały troszkę inaczej, mi nie przeszkadza, ale pojawiają mi się jakieś zwierzęta spod ziemi. Czasami coś się jakoś dziwnie buguje. Nie wiem, czy tak jest u każdego, no na pewno tak jest u mnie. No w pewnych momentach to naprawdę irytuje. Ale tak jak już mówię, najbardziej irytuje mnie odwrócenie zerowania. No po co to było ruszać? Jak już się gracze przyzwyczaili, przynajmniej ja, to po co to było grzebać przy tym? Szósteczki. Złoto zatwierdzamy. No i oczywiście z ósemki też złoto będzie, tylko trzeba ją podnieść. A leży dokładnie tutaj. No i proszę bardzo, ósemeczka, jasno-brązowa, elegancka, zatwierdzamy. Wyspałem się, zmieniłem czas, idziemy do kolejnego jeziora, tym razem ten rejon mapy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego się znajduje, jakieś tam chyba 2 czy 3 strefy lwa mam. Także no, liczę na coś, liczę. Przy okazji jakiś babuł afrykański, mityk w oddali. Dwójka jeszcze, trójka, no coś tam sobie idzie. Siódemka. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ale można powiedzieć, że uciąłem już bawoła, więc no, mogę go zignorować. Mamy jeszcze guźca, trójeczkę. No one chyba są jak dziki, więc są do piątki, więc no nie warto już w tym momencie strzelać. Aczkolwiek guźca, no standardowo też nie mam. Ogólnie bardzo dużo gatunków sawany, no nie posiadam w diamencie, więc no będzie trzeba troszkę pograć na tym rezerwacie. Poza kilkoma live'ami, no odcineczków z tej mapki no nie robiłem. Bawoły uciekają, czyli chyba jakiś lebidzie, tak coś czuję. No tu jest samica na jednym z wodopojów, no i wygląda na to, że pojedyncza. A wodopój numer 2 jest gdzieś tutaj i też nic nie widzę. Przy okazji możemy popatrzeć na świstuny, 1, 1, 2. No to może dwójeczkę sobie strzelimy. Tak, skoro i tak czekamy, niech będzie. A tutaj powinien się pojawić lew na 200 metrach, ten, tylko go nie widzę jak na razie. Samica stoi niewzruszona, nic się nie dzieje tak naprawdę. O! Piątka. O, rzesz. Czyli faktycznie jakiś szedł. No, tylko nie taki, jakby mnie interesował. Tutaj też mamy samicę, która idzie. Trójeczka. No i teraz pytanko. Czy strzelać do tej piątki, która tak w sumie przemieszcza się? Ja nie wiem, co ona robi, gdzie ona idzie. Ciężko to ocenić. Dobra, lepiej nie strzelać, bo nie wiadomo, nad jakim jeziorem by się to mogło zrespić. Poza tym to tylko 5. No i w ogóle mi ta samica gdzieś znikła. Tu chyba siedzi. Ale nie daję sobie ręki odciąć, ani odgryźć. W najgorszym wypadku poczekamy na świstuna i spadamy stąd. Jest i moja samica, no ale dobra, no.
Dwie samice, nic tu więcej nie widzę. Ta piątka nie wiem gdzie szła. Pewnie na jakieś pobliskie jezioro. Chyba, że gdzieś tu zawinie i tu przyjdzie. Dobra, no zbieramy świstuna w srebrze. Zatwierdzamy. No i uciekamy stąd, żeby nie tracić więcej czasu. Sprawdzamy kolejne jezioro tutaj u góry. Nie wiem, czy tutaj coś będzie, szczerze mówiąc. Żadnej strefy nie mam zaznaczonej, jeżeli chodzi o mapkę. Także no idę trochę w ciemno. No i jakiś ucieka, czyli coś tutaj było. Chciałbym przynajmniej zobaczyć co i uda mi się to zrobić. Szóstka, okej. Czyli szóstka na pewno tutaj przychodzi. Ale czy poza tym jednym lewem będziemy mieli tutaj coś więcej? Siódemkę, strefa oznaczona, bardzo ładnie. Kurka samica, strefa oznaczona. Także no co, no na razie chyba ta siódemka tylko taka do strzału. No nic tu więcej nie widzę. No ale jak to mówią, lepszy ryc niż nic. Zerowanie na 150, teraz muszę popatrzeć, żeby nie było przypału. Strzelamy i idziemy zebrać. Przy okazji odkryłem sobie strefę tej szósteczki, prawdopodobnie. Kolejne złotko do kolekcji, zatwierdzamy. No i gdzie nas jeszcze nie było? Chyba tutaj. Ja tutaj coś mam? No nie, tylko guźca. Więc też zobaczymy, czy to jezioro jest coś warte. No i mamy pierwszą liwicę. Jeszcze nie piła, jak ją zauważyłem, więc nam strefy nie dodało. Więc dopiero jak ją oznaczę pewnie drugi raz, no właśnie. Ale czy coś jeszcze? O, lew zewgodowy. To jest kamień, myślałem, że grzyba. Wieżą się tak wydziera. Oddalę trochę wzrok, no 160 metrów. Nawet mnie nie słyszał, jak ja biegłem, no raczej na 100%. Idzie w stronę jeziora, już go widzę. On na szczęście mnie nie i jest to siódemeczka. No strzelimy sobie. Nie strzelimy sobie. Ajajaj, zdążył nas strzaić. Musiałbym być o wiele szybszy. No mówi się trudno, ale też dość późno szedł na ten wodopój. Już tak naprawdę 14.20. No szkoda, bo to naprawdę fajna ocena była. Dość wysoka. A to by, no, przyspieszyło całą tą moją zabawę. Tam go mamy. A teraz jest spokojny. I strzał był okej. Samica też, jak widzimy, ucieka. Mam nadzieję, że tutaj nic nie było. Bo oczywiście to też wtedy zwiało. No, po drugiej stronie jeziora nic mi się nie rzuca w oczy. Tylko ta uciekająca samica, więc pójdziemy zebrać tego samca. I polecimy dalej na kolejne jeziora. Oryx, 70 metrów ode mnie. Ale trójka. Trójka to może jeszcze nie warto i się na niego tutaj jakoś skradać, chociaż nic sobie nie robi z tego, że tu jestem. Strzelimy. No i mamy dwa zwierzęcia do podniesienia. Najpierw oczywiście lewa, o ile pies się ogarnie, bo ja już się zgubiłem. A on chyba też leci do Oryxa. No co za pies. Ej, no jak nic, poleciał za Oryxem. I będę musiał tutaj wrócić. Oryx na sreberko, bardzo ładnie. A króla dżungli już widzę, także nawet nie będę wysyłał psa. Podlecimy i zbierzemy. Teraz może polecimy tutaj? Nie byłoby to głupie? Może z tego domku? No mam nadzieję, że to nie będzie jakiś chory kilometr. Nie, no nie. Na szczęście nie. Tylko 630 metrów, ale już myślę, że zmienię sobie delikatnie czas, bo no jest... późno jest. Dajmy taką 13.45. No i w drogę. Udu. 50 metrów. No możemy zapomnieć o tym. Nawet chyba go nie podświetlę. Strefę mogę odkryć. O, ucieka. I to była czwóreczka. No nieźle, nieźle. Także odkrywam strefę. No jesteśmy 150 metrów. No to już nie chciałem strzelać, żeby nic sobie na wodopoju nie spłoszyć. No i mamy na przykład siódemkę. To już jest dobrze. To jest, powiem szczerze, nawet bardzo dobrze. Zwłaszcza, że mamy tu jeszcze ambonę, więc strzelimy po cichu. Mamy też samicę dwójkę. Kolejną samicę mamy, bardzo blisko. No ona co prawda jest zaniepokojona, ale to tylko samica, więc niech ucieka. No i wygląda na to, że jedyny samiec jaki tu jest, to ta siódemka. O, samica ostrzega. Wejdźmy do środka. Siódemka sobie leży elegancko i... no tak, to jest jedyny samiec, a gdzieś coś przebiega. Weźmy broń. Mam nadzieję, że nie trafię w nic nieprzyjemnego. I leży. Piękne złotko. Elegancko. Tu jest takie małe jeziorko. Niby mam tu tylko ryksy i gnu, ale no kto wie. Zobaczę. No i jest siódemka. Proszę, proszę. Czyli warto było. Zwłaszcza, że domek jest bardzo blisko, więc to takie dość fajne jeziorko. Mogłem tutaj przyjść zdecydowanie wcześniej, żeby już presja zaczynała znikać. No ale nie narzekam. Troszkę podbiegnę. Szkoda, że tylko jedna sztuka się tutaj stołuje. Gdyby było tego więcej, no to na pewno byłoby lepiej. Jeszcze popatrzę na lewo.
Ale myślę, że na lewo już by coś uciekło, jakby tutaj było. Okej, jednak coś tu mamy. Tu coś jest. Z białymi. No nie. No na pewno samica była, ale był tu drugi samiec. Dobra, zrobimy drugie podejście. Przewiniemy czas. I tym razem będę wiedział, czego się spodziewać. Z której strony przede wszystkim. O proszę, samica już przychodzi. Tam gdzieś powinien być ten samiec za chwilę. Wszystko jest genialnie gnupręgowane. No raczej nie na diament, ten oryk w sumie nie wiem. Ale no, wojna z czwórką gnu musi zostać wygrana w końcu. Więc sobie strzelę. Raczej tam tych lwów nie powinno to spłoszyć, no jest dość daleko. Więc nawet jak są, no to nic im się nie powinno takiego złego stać. No jak widzicie, samica stoi, no samca jeszcze nie ma, albo siedzi gdzieś w tych krzakach. Co z tym oryksem? Może by oryksa jeszcze uciupał przy okazji? Szakal nam ucieka. O, z szakalami to dopiero będzie zabawa. Dwójeczka samica. Złoto. Nice. O proszę, z tej strony mi się jeszcze samica pojawiła. Czyli coś, czego wcześniej nie było. Oczywiście oryks zawinął kopyta i go nie ma. Tu jest samica. A samców tym razem nie widać. Dobra, no w takim wypadku wrócimy jeszcze nad to jezioro. No warto wiedzieć, że takie jest. Możemy zahaczyć tutaj w sumie. Daleko to? 700 metrów, daleko. A jezioro małe. Tu możemy zobaczyć. Prawdopodobnie tutaj nic nie będzie. Aczkolwiek, kto nie ryzykuje i nie sprawdza, nie pije szampana. No to jak myślałem, zero. To dlatego, że po prostu to jezioro nie pasuje troszkę do występowania lwa. Więc od razu stąd spadamy. No i właśnie, gdzie? No na pewno gdzieś, gdzie już byliśmy. Kurczę, no sprawdzę jeszcze raz to jezioro. Może już coś przyszło. Na pewno jest Oryx. Na pewno jest gnu. No, ale w sumie tak na odległość to nic specjalnego. To jest czwórka, ale bez potencjału. Nie wiem jak jest z Oryxem. Nie wiem jaką on powinien mieć punktację na diamenta. No a my mamy tą naszą siódemkę. No i pytanie, czy się czaić na to, co było w tym krzaku? O, szóstka. To jest szóstka. Zerowanie sobie poprawmy. Może coś się uda wykrzesać z tego. Zobaczymy. No coś na pewno padło i to nawet dwa zwierzęcia, także jest, udało się, sukces. Złoto? Chwila, jak zękniony pije? Gdzie ona pije? Tu pije? Halo? O tych błędach mówiłem, zbieramy drugiego, również złoto. Udajemy się do miejsca, w którym już byliśmy, ale że no jest to kilometr ponad, no to podjadę delikatnie kładem, żeby tyle nie iść. No i tak gdzieś na 500 metrach po prostu z niego zejdę. No i proszę państwa, jezioro jak malowane, tylko ja zmieniłem czas, no, mamy totalnie do niczego czas. Wiedziałem, że o czymś zapomnę, no mam nadzieję, że jeszcze przy wodopoju coś będzie, zanim udamy się do kolejnego miejsca, bo inaczej cała ta podróż, no na marne. Okej, nowa strefa, mamy samicę, czy ja byłem w ogóle nad tym jeziorem? Bo to coś nowego, że my samicę odkrywamy jeszcze. No fakt faktem mogłem gdzieś pominąć, ale no ciekawie, ciekawie. Tu nam jeszcze jakaś samica ucieka. Ej, ja chyba nie byłem nad tym jeziorem. To jest chyba jakieś, wybrałem randomowo, nowe. No i samców tu nie ma. Ja przynajmniej nie widzę. Dobra, przeatakujmy teraz może to jezioro jeszcze. Ja sobie tutaj znacznik postawię. Udam się do domku. No i oczywiście zmienię czas, o ile nie zapomnę. Kurka, samica. I jak na razie tyle widzę. Niedobrze. O, jest i samiec, jest piątka. Tak mi się coś wydaje, że niżej jak piątka, no lwa nie może być, więc w sumie czemu by go nie strzelić, jeżeli nie będzie nic ciekawszego, a wygląda na to, że nie ma, więc no nie będę tracił czasu. Pyrk. No i eleganckie srebro. I teraz tak. Nie wiem, czy jest sens wam pokazywać, jak poluję nareszcie jezior. Co to było? O kurczę, samiec. Bo tak naprawdę cały proces strzelania, no będę teraz po prostu ponawiał. W losowej kolejności, dopóki oczywiście dziewiątka się nie zrespi. Nie chciałbym, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. No też piątka, też piątka. Myślę, że mogę go spokojnie sprzątnąć. Ładnie, nawet na serce wjechało. Ale już zbioru tego lwa, no nie będę wam pokazywał. Wiadomo, że to będzie srebro. Myślę, że zobaczymy się na nagraniu, jak będzie coś ciekawszego. Aniżeli siódemka, no jak nie wiem, jakiś mityczny, no i oczywiście legendarny. Także do zobaczenia za chwilę. Powiem wam, że tu jakaś niezła fiesta jest, bo mamy tak, mamy kudu, mamy bawoły, gdzieś tu jeszcze guziec przechodził, tylko mi teraz zniknął, pewnie już jest w trawie, ale no, no nieźle, nieźle. Może do tej szóstki warto strzelić? O, jest ten nasz guziec? Nie, to jest akurat kudu.
On gdzieś tu będzie wychodził za chwilę. Jest Jon. Kureczka, guziec. Może bym spróbował na 300 metrów. Dostał. Ale czy coś tu będzie spływać? Jest, mamy go. O, to spoko. Bawuł zaniepokojony. No to wyjaśnijmy mu sytuację. Czujny. To jest samica. Obrócisz się, kolego? Ktoś tam się obrócił. Jeszcze brakuje, żeby to kudu mi się wystawiło. Siema? Broniący się? Bawole? Siema. Cześć. Nara. Zbieramy bawoła. Mamy złoto z szósteczki. Brązowy. Ktoś mnie atakuje, no tak. Teraz atakuje. I idziemy po guźca. Ajajaj, niestety nieżywotny tylko. No, w takim wypadku srebro. Czy daleko było? No, daleko. No, nie wkręciłem tego za dobrze. No, mówi się trudno. No, siema ludzie. Coś zauważyłem za górką. I postaramy się do tego podejść. 270 metrów. Co prawda ja już dwa gnu kręgowane w diamencie mam. I to właśnie z piątek. Ale to nie zmienia faktu, że trzeci dobrze by siadł w tym towarzystwie. Także odrywam się od moich lwów. No i lecimy za tym gnu, będziemy go śledzić. Dobra, gdzieś tutaj przebiegał, gdzieś za tą górką. Ślady powinny mi się jeszcze podświetlać, bo nic innego nie klikałem. Tu są jakieś zające. Ale dobrze by było znaleźć samo zwierzę, a nie tylko ślady. Czy to on? Kurczę, to on. 140 metrów, ucieka, no. Trzeba będzie za nim iść. Oj no, nie odpuszczę. Tak naprawdę musiał mnie gdzieś przyuważyć. Wciąż ucieka. Zobaczmy na mapę, w którym kierunku. No, takim otwartym terenem się będzie kierował. O, ten dźwięk zawsze jest mega. Posłuchajcie. Mam tu strefę, ale no nie chcę jej odkrywać. Wolałbym jednak widzieć dalej ślady tego zwierzęcia, za którym idę. Ale możemy zrobić tak. Tu są odchody, więc kliknijmy to. 8 sztuk gnu. No, ciekawe, czy to właśnie od tego gnu było. 80 metrów i ucieka. Czy on tu... No nie. Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo długi rajd. Okej, odkryto strefę wypoczynku. Tu mamy ślady, gdzieś zakręcił. To już wygląda na to, że będziemy go śledzić po hardkorze. Tam ślady. Dopóki biegnie, to i ja mogę biec. Szukam już tak naprawdę czegokolwiek. Na razie powiedzmy, że jest nieźle. Bardzo świeże odchody, okej. Teraz gdzie on mógł pójść? Budu to nie. Tak naprawdę zgubiłem jakiekolwiek ślady. Zobaczmy więc tutaj po tej sawannie. Czy ja coś tutaj dostrzegę? No wygląda na to, że no niestety... Niestety nie. Wracamy więc w burz. No potrzebujemy niebieskich śladów. Czegokolwiek, żeby pokazało nam kierunek. Dużo stref tutaj mam, ale no... Nie chcę tego klikać. Wróćmy w stronę może tych odchodów. I one są tutaj. No to na logikę powinien pobiec gdzieś tu. Czasem oddali bawoły. No nie chcę nawet sprawdzać, co to jest. Aczkolwiek impact i tak utraciłem. Gdzież to gnu? No powiem szczerze, zakręcił mną pięknie. Tutaj mamy jakieś kudu. Odchody zrobiły się nawet stare. No także no nieźle, nieźle. No kolejne ślady powinny być gdzieś tutaj. Są. Dobra, mam. Okej, jest dobrze. Mam to. No szóstka bawu nas atakuje. Czy coś tutaj było jeszcze ciekawego? Nie. No dobra. Niechętnie. No ale go wykończymy. Ślady gnu mamy tutaj. Zbieramy srebro. Czy dalej są na niebiesko? Dalej. Nie wiem, no obawiam się, że będę musiał odpuścić, aczkolwiek tu jeszcze zobaczmy. Skoro i tak jesteśmy przy śladach, dość bliziutko, no siódemka najlepiej. Tam z tyłu nie wiem, ale no raczej szału nie będzie. Złapmy jeszcze raz te ślady. Nie wiem, jak daleko to gnu mogło się udać. Guziec czwórka. Zobaczmy, czy tu nie ma gdzieś tego gnu, bo jest otwarta przestrzeń. Gdzieś w tym kierunku się udawał. No nie. Łapiemy ślady z powrotem. No i lecimy dalej. Zając zaroślowy 2. 1. No nic ciekawego. Kurczę, to dalej ucieka. No nie wierzę. I mamy odchody. Zobaczmy, jakie przed chwilą. O, to już przynajmniej jest lepiej. Teraz tylko kierunek znajdź po odchodach. To jest zawsze najgorsze. Mam. Dobra. W tym kierunku. Najlepsze, że chyba nic specjalnie jakoś tak biegnie. Raz w te, raz we w te. Żeby go nie trafić. O, wróć, tu coś było? Kudu. A nie, kudu nie. To mnie interesuje. Zobaczcie w ogóle na mapę, ile to już trwa. Odtąd. Już taki szlaczek przeszliśmy. Tu troszkę mi zamieszał, ale no udało się znaleźć jego trasę. To nie zmienia faktu, że to kudu, wróć, że to gnu. Strasznie mnie kręci po tej mapie. Tu już idzie, tu już idzie.
Udo ucieka. Jest zęknione, żeruje. Mam 110 metrów. Nie no, mamy. Mamy. Czekamy, aż będzie spokojne. No widocznie, chodząc, troszkę narobiliśmy zamieszania. Jest piąteczka. No dawaj, bądź spokojna. Dalej zlękniona. No tak to na płuca nie trafię. No gdybym miał jakąś harfę, to pewnie bym zagrał dla uspokojenia. Ale no nie mam, nie mam. No z tego to nic nie będzie. No już, wystarczy. Kurczę, dość długo to trwa. W teorii jest tyłem, więc mógłbym podchodzić. Ale no nie chciałbym znowu gdzieś za nim biegać. Spróbuję go delikatnie obejść, żeby złapać gdzieś jakieś płuco, ale no nie podoba mi się to, że on tak długo jest zlękniony. Wydaje mi się, że już dawno powinien być spokojny. No chyba, że jest. Tylko po prostu przez jakiś bug i przez to, że go mam odświetlonego, cały czas to zlęknione się świeci. Może jakbym znalazł jakieś inne zwierzę i je sobie podświetlił, no to stan zwierzęcia, jakim jest gnu, troszkę by się zmieniło. No tak, to nic z tego nie będzie, no nie obejdę go. No nie ma nawet jak strzelić zwieranta, bo on się od razu spłoszy. No jedynie spróbować obejść w drugim kierunku, tak żeby już na płuco się wkręcić. Czy ja mam tu jakieś inne zwierzę? No nie mam. Ej, no totalnie nie po mojej myśli. W ogóle sobie zobaczmy, bo skoro ono żeruje, to jest w ogóle ciekawe, że mi się strefa nie podświetla. Ja mam dziwne wrażenie, że coś się tutaj zepsuje. No, straciłem tak na to już 2,5 godziny czasu w grze. I oczywiście, że nie będę go widział. Totalnie bez sensu, bo po zmianie pozycji nawet go nie widzę. Także muszę wejść na tą górkę. On dalej jest zlękniony, no. To jest nie tak z tą grą. Wróciliśmy do punktu wyjścia. No nic, no. Może to jest błąd. Jedyne, co mi wchodzi teraz takie do głowy, no to spróbować strzelić z tego wiranta. No albo się spłoszy, albo się nie spłoszy. Zaniepokojone, okej. Okay. Czujne. No i zobaczymy, jak się ustawi później. Co tam było? Ej, jak on padł? Nie ogarniam. Co to za jakaś jazda? Przecież on w ogóle nie dostał. Ja mogę przysiąc, że nie było efektu tego, że to zwierzę dostaje. No ale leży. Dobra, to ja bym się teraz nawet nie zdziwił, jakby dostał w szczękę albo kręgosłup. Ale no nie dostał. No mamy diament. Jest diament. Mój trzeci gnu pręgowanego. Można dołożyć do listy. Także no, spoko. No ja oczywiście sobie go wypcham, bo czemu by nie? To dopiero trzeci. To jeszcze nie jest jakiś tam mega wynik. Także no cieszę się. No i mogę wrócić do Lwów, 17.16, to już się na pewno wszystko porespiło, no będzie trzeba topnąć czas. Ludzie, jest, dopiero co odkryłem tą strefę, moja reakcja, no, osłabiona, ale najpierw no taki delikatny uśmiech na twarzy się pojawił. No, tak naprawdę, popatrzcie się na to, kodeks, dziennik myśliwego, historia to nie, najnowsze okazy. Ostatnim zwierzęciem, które strzeliłem i zebrałem, było gnu w diamencie. A na kolejnym wodopoju, której trafiam pod lwa, mamy dziewiątkę. No chyba lepiej być nie mogło, no chyba, że jeszcze to gnu jest piątką, to już w ogóle, no ale raczej wątpliwe. No nic, no wygląda na to, że odcineczek perfekcyjnie się będzie kończył. 240 metrów, no nie będę ryzykował, podejdę na 150, nie ma co szaleć, raczej nie ucieknie. Wykrakałem, oj wykrakałem, stój, Marian, dobra. No i wygląda na to, że misja zostanie wykonana, orzeł wylądował, no chyba, że nie sięgnie. No to wtedy jedziemy dalej. Karuzela się kręci, ale no liczę na to, że to jednak diaksik będzie. No szczerze mówiąc nawet nie wiem, ile lew na diamenta musi mieć. W sumie mogę na razie podchodzić. 190 metrów, on jest ładnie bokiem ustawiony. No i podchodzimy. 170, no to co tam u góry jest, to jest błąd. Marian nie w krzaki. No jeszcze siadł. Nie jest za dobrze. Można powiedzieć, że jest totalnie źle. No trzeba było jednak próć, jak był wcześniej ustawiony. No ale dobra. Żeby teraz nie pomylić broni, żeby nie pomylić nastawy i żeby odpowiednio strzelić. Mamy to. Jest. Leży. Jak to mówią za granicą, smoked. Nawet nie wiem, czy to jakiś inny lew był, bo od razu mi się rzucił ten w oczy. No nic, no trzeba podejść i obadać sytuację. No mamy jakąś strefę wodopoju. Samicy odkrytą, nową. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że dziewiątka się trafiła. W sumie mogła się też trafić na jakimś innym jeziorze. Kto to wie. Ale już nie będę tego sprawdzał, bo chodziło mi dosłownie o tego jednego diamenta, żeby odhaczyć listę. No i teraz, moi drodzy, leży. Ale czy osiągnie swój wynik? Tak się to prezentuje, no wiele nie widać, pewnie po masie. I proszę państwa,
Jest! Równo 50 punktów. Wypchaj. 9 koła. O, ekstra. Ale się cieszę. No nieźle. Dziewiątka. Równo 50 punktów. Wow. Dobra. Zatwierdź. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Dajcie znać w komentarzu, na co polujemy następnym razem, na jakiego diamenta teraz. Listę macie na początku filmu. Wszystkie białe zwierzęta są dostępne i jeszcze diamentów nie posiadam. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.